to pierwsze zdrowie Marii stało się początkiem oratorium, które prowadziło zagubionych młodych chłopców, dając im schronienie i możliwość edukacji. Ksiądz Bosko nie było tylko ochotą potrzebę młodych ludzi. Ze wszystkich sił starał się o zbawienie swoich wychowanków. Spowiadał ich, upominał, wychowywał, przygotowywał do sakramentów. Miał niezwykły dar przenikania sumień i wiedział dobrze, że niektórzy jego wychowankowie nie żyją w Polsce uświęcającej. Czasami miewał dziwne sny, które opowiadał swoim chłopcom, niekiedy jako zachętę, innym razem jako przestrogę.